Kupujesz udziały w nieruchomości, super. Twoim celem jest to, żeby kupić udział, objąć w posiadanie lokal bądź lokale, a następnie czerpać przychody z najmu. Ale pamiętaj, że na przykład, jeżeli będziesz chciał wynająć taki lokal na sklep z amunicją albo na sklep alkoholowy, gdzie będzie potrzebna koncesja, albo będziesz chciał przeprowadzić remont, gdzie będzie wymagane pozwolenie na budowę, to musisz wówczas mieć zgodę 100% współwłaścicieli. A co jeśli jej nie masz? Dlaczego warto mieć wówczas więcej niż 50%? Już tłumaczę. Otóż współwłaściciele posiadający więcej niż połowę mogą zwrócić się w razie czego do sądu o wyrażenie takiej zgody na czynności przekraczające zarząd zwykły. To bardzo ważne kwestie przy współwłasności, bo zakup udziałów może być mega korzystny, ale przez brak znajomości prawa można też nierzadko wtopić. Dlatego zapraszam Cię na prowadzone przeze mnie warsztaty i te wszystkie niuanse dokładnie Ci wytłumaczę i powiem Ci, jak krok po kroku czerpać zyski z transakcji nabycia udziałów.